Cześć, Zermador, słucham na nas. W kolejnym filmie nie wiem, czy mi będzie słychać, najwyżej tu podłożę głos. Dobra, dzisiaj lecimy z przydaniem drzewek. Lecimy! Tu jest jeszcze suche. No ja widzę. To. No ale to też, żeby tu... Ja myślałem, że tą u góry chcesz. Czekaj, to też. Woda na głowę. Dobra, poleciał. Dobrze, dobrze. Poczekaj, bo tam tą ranisz. Czekaj, to ja tu wejdę i tą dotnę. Gdzie mi się to dostać? O, spadę. O, teraz tam. To jest kupa sefu. O, kolejny to cię dostał. O, piękniusio. Elegancko. No. To jeszcze to jest. Ale noga boli. Dobra. To jeszcze jest jakaś. Dobra, trzymaj. To ja schodzę. Badylaki.
To już idę. Wyczyszczone. Tutaj tam później przyjdziemy od razu. Pode mną, trudno. O tym mówimy. Tu też jest twarz, tu. Tak, za to. No dobra. No taki fajny brzeszocik, czekajcie. Jak wam tu go pokazać? Wolfcraft to taki numerek. To będzie o wiele lepiej pewnie szło. Jak ten już wysłużony Bosch. Dobra, tu jest ten orzeszek, co przycinaliśmy. A tu mamy, nie wiem co to jest, jakiś krzaczor. O, ten co się zapiekł. Aż tak. Dobra, ja sobie go... Dobra, niech leży. Chyba nim nie zapomnę. Ten to ma ząb. Nie, widać, że jest konkretnie wykonany. Dobra. Okularki są, kamerka odpalona. I tak, wytniemy sobie tą zewnętrzną, tą wewnętrzną, bo nam tutaj wchodzi. Dobra. To tu sobie może klina jakiegoś natniemy. No to sekatorem później wytnę te drobnice. Teraz mnie to interesuje. Wyrównamy jeszcze. Dobra. Jeszcze to chciałem, ale to... Jeszcze miejsce zrobić na to. I będzie mi to leciało na tą stronę.
wyczyścimy sobie tutaj te miejsce cięcia. W sumie nawet i tutaj bym uciął. Tu, o. Dobra, spróbujemy. Czysto zrobiło. Co by tu jeszcze, co mi tu zalega? Tutaj te drobnice. To jeszcze machniemy. No. Przenosimy się kawałek dalej. Do grubych cięcia jest dobry ten brzeszczot, ale do tych mniejszych to mocno strzępi. Ale no to nie ma się co dziwić, bo to jest duży ząb. Ten bez, to nie wiem, czy ten pójdzie cały do śmieci, ale to... No jak nie pójdzie, to chociaż go trochę tu oczyścimy. Chociaż tutaj to to... by zostawił tylko ten jeden drzew. A tutaj ten bez sumaka najpierw. Odłożymy sobie brzeszczocik. Co by nie zginął? Dobra, sumak to... Kto to wchodzi w to całe? Całe to się nadaje na... śmietnik. Już przedłużaczek sobie weźmiemy. Op. A cieplutko się zrobiło? No tam, bo tam to wadzi strasznie. Nie ma co zostawiać. Mina wycinamy i wycinamy całość. Piękny klinik i tniemy. No elegancko. Tu mi się to trochę nie kładzie. Opa. No dobra.
wycięty. Hop. Elegancki klin. Możemy teraz tym sprzętem ciąć. O, elegancko. Thank you.
jeszcze jedno info, co ja chciałem. No, kolejny vlog będzie pewnie za tydzień albo za dwa tygodnie, zobaczymy. I to będą pewnie za trzy vlogi, bo tego przycinania jest dużo, a że tak powiem, za jednym przyjazdem kilkugodzinnym nie da się tego opanować. Zacznę już teraz, mam godzinę nagraną materiału, więc nie wiem, pewnie około pół godziny wyjdzie film. Co ja chciałem? Jeśli macie jakiś, polecacie rozdrabniacz do gałęzi, w sensie na zrębki, no to napiszcie mi w komentarzu, bo właśnie się rozglądam, czy może jakaś firma chce udostępnić na testy. No i czego ja jeszcze szukam? Pilarki łańcuchowej. Znaczy w sumie już wybrałem grafita, tam jest, nie wiem, za 300 zł niecałe, tam nie wiem, 40 prowadnica. No i pewnie ją kupię, no także dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Znaczy wiecie, dlatego grafit, a nie jakiś sztil czy coś lepszego, no i nie sieciówka. No bo to będzie wykorzystane na 2 czy 3 razy w roku na działce, tam trochę właśnie tego pociąć, tych grubszych gałęzi na drobne, na ognisko czy na coś tam. No dobra, to tyle.